Witam Was serdecznie, Andrzej Wielkier z tej strony, witam Was na Maini. Dzisiaj nagrywamy, nie tylko dzisiaj, bo jutro nagrywam Wam taką obsługę, ponieważ na pewno wiele osób interesuje, co na takiej Maini trzeba robić, czy trzeba dużo spędzać czasu, więc ja Wam dzisiaj pokażę więcej, bo pewne rzeczy robi się raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie, o pewnych rzeczach Wam powiem, co się robi raz na pół roku, na rok i tak dalej, a są pewne elementy, które trzeba robić codziennie, na przykład wybieranie pieniędzy, aby uniknąć jakiejś kradzieży większej ilości, gdzieś tam gromadzenia z tygodnia, to my to robimy codziennie. Na przykład uzupełnianie gdzieś tam w rozmieniarce, na przykład czyszczenie banerów, czy na przykład gdzieś kokpity są brudne, czy wybieranie śmieci, to jakby to są takie obowiązki częste, ale z kolei piach, czyszczenie separatora, serwis urządzeń, jakieś takie rzeczy, to już przekłada się na mniejszą częstotliwość. Inwestując właśnie te pieniądze, grubo inwestujemy, 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 a później sam stawiałem na taki właśnie dochód pasywny, mniej poświęcania czasu temu i dalej jeżdżenia, nie rezygnacji jeszcze z etatu, bo to nie jest ten poziom, gdzie można sobie zrezygnować i na przykład zajmować się tylko tym, bardzo bym się nudził, ale właśnie tak jakby inwestycje w jakiś dodatkowy dochód. Stricte dzisiaj nie powiem Wam jeszcze o przychodach, o takich rzeczach rentowności, ponieważ sam tego dokładnie nie wiem, na przykład gaz zamówiłem, gdzie wydało się ponad 6 tysięcy złotych i trzeba go zużyć i zobaczyć, na ile to wystarczy. Też wpadamy w okres taki zimowy, gdzie dużo idzie tego gazu, a może mniej ludzi przyjedzie. Chemię kupiłem kilka razy, raz, dwa, trzy, teraz w sumie większą ilości, nie wiem, ile to przerobi aut. Za wodę nie płaciłem ani razu, za prąd nie płaciłem ani razu. Także to są elementy, które sprawiają, gdzieś mniej więcej mógłbym to policzyć, jakbym naprawdę usiadł z kartką, spisać liczniki, wszystko i tak dalej, ale na tą chwilę jeszcze nie chcę tego robić, chciałbym być bardziej pewny, chciałbym, aby minęło na przykład 6, 7, 8 miesięcy, ten okres taki gorszy, lepszy, też trochę ludzie się przyzwyczają i zaczną odwiedzać tą Maini, zobaczą, że właśnie jest tu jakość, jest ta przyjemność, jest, że dajemy my czystość, a wybierzecie tą czystość. Na tym myślę, że to polega. I dzisiaj takie grubsze prace, o jakieś obowiązki, trochę może Wam opowiem w kontenerze, czego trzeba pilnować i ten temat, ten desen, ten klimat. Zostawcie łapę, zostawcie subskrypcję na inne kanały, bo coś tam z żoną mam nagrywać niedługo, jakiś, nie wiem, każę żonie robić wszystkie moje polecenia przez 24 godziny, albo odwrotnie, a może dajcie jakiś pomysł, jaki film mogę nagrać z żoną. Czekałem chwilę, znajduję się w środku, w kontenerze. Nie powiem Wam o wszystkim, raz ze względu na bezpieczeństwo, dwa, ponieważ nie wiem wszystkiego, ale powiem Wam te rzeczy, które trzeba pilnować, które tak jakby należą do obowiązków. Oczywiście nie powiem Wam, bo tego nie wiem, jakie będą awarie w przyszłości, czy będą grubsze, czy będą delikatne, czy jakaś rurka pęknie, czy coś. Tego Wam nie powiem, ale powiem Wam o elementach, które pilnuję ja, które pilnuje Sysia, które na pewno Wy sami byście też ogarnęli. A więc tak, od razu, od początku. Na pewno rozmieniarka. My tego pilnujemy codziennie, ponieważ bardzo mało tam wrzucamy pieniędzy, ze względu na swoje bezpieczeństwo. Wiadomo, złodziej, jak ci wpierdzieli się w kontener, wpierdzieli się gdzieś w kokpity, to uszkodzi ci elementy często z kwasówki, jakieś po 1000, 2, 3, 4 tysiące, a dla paru setek. To śmieszne po prostu jest. Ta nasza Maini jest codziennie obsługiwana, dlatego też nie ma jakichś takich wielkich sklepów, że przyjeżdżaliby nam i 200, 300, 500 zł naraz by wymieniali. Także jest to wygoda dla każdego użytkownika, ale wiadomo, jak te 10, 20, 50 zł sobie rozmieni, to nie ma problemu. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa to chemia wszystka, no więc przejdźmy po kolei. Tu mamy tak, kuwetę na proszek, na mycie zasadnicze, na program numer 2. Tutaj jest program jakby numer 1 na czerwonym pistolecie. I to jest właśnie proszek na mycie zasadnicze. Tutaj na dole jest ciepła woda, tu jest dozowana i
przyciskając program tam na kokpitach, to tu cały czas dozuję tam jakąś ilość i tak to leci dalej. Kolejne. Na szczotkę. Chemia na szczotkę. Na jednym stanowisku mamy szczotkę, to jest chemia właśnie, tu jest dozownik i podaję, jak używasz programu chemii. Tu są pompy, jakieś filtry, to jest nieważne, odwrócona osmoza do oczyszczania wody i tak dalej. Ale to nie jest ważne, tu pompy właśnie do dozowania, ale najważniejsze, co trzeba pilnować. Tutaj już się kończy na program numer 4. U nas na kokpicie to jest nabłyszczanie, osuszanie i jest ustawione dozowanie. Dozuję to, aby później już na koniec woda zmiękczona jest podawana i właśnie jakaś ilość tego preparatu. Tutaj jest wosk na polimer, woskowanie i tak dalej, więc to jest bardzo dobry produkt. Trzeba tego pilnować. Widzicie, jak jest. Tu jest piana, czyli piana na niebieskim pistolecie, jak macie na zewnątrz. Tego idzie bardzo dużo, to jako chyba drugie albo nawet jako pierwsze piana, może równo z proszkiem. Tu jakieś tam bańki mamy już zużyte i tutaj mamy czerwoną pianę. Ja coraz zmieniam, tu mamy zbiornik z oczyszczoną wodą 725%, 720 litrów. Taki zbiorniczek z oczyszczoną wodą na program oczyszczanie, osuszanie. Nabłyszczanie, osuszanie. Tu mamy zbiorniki do zmiękczania wody. A jak taki zmiękczacz pracuje, on pracuje tam na zmianę, drugi musi się oczyścić, a do oczyszczenia później potrzebna jest sól. Pewnie wiele osób już macie też w domu takie, więc też na pewno macie taką sól, bo dużo ludzi już sobie do zmiękczania wody właśnie montuje jakieś zmiękczacze w domu. Tu mam jakąś dodatkową chemię, proszki i tak dalej, więc to należy do moich takich codziennych obowiązków ogarnięcia właśnie tych elementów w kontenerze. A na zewnątrz? Lecimy na zewnątrz. A, zapomniałem wam jeszcze dodać, że będę montował kosze na każdym słupie. Przygotowałem sobie już taczkę do wybierania piachu. Właśnie tutaj się gromadzi piach z wszystkich aut, no i w zależności jak brudne samochody przyjeżdżają i jak dużo tych samochodów przyjeżdża, to sprawia, tam mieści się 3 taczki, 3,5 taczki w taki właśnie zbiornik. Odpływ mamy tam wyżej. Tu mamy kokpicik, z którego wybiera się pieniądze, tam w środku otwiera się i tak dalej. Oczywiście czyszczenie banerów, czyszczenie, zaraz wszystko zobaczycie, płyty, porządek w koło, czy nie ma żadnych śmieci i tak dalej, podlewanie tych krzewów, jak deszcz popada to fajnie, jak nie to raz przynajmniej w tygodniu trzeba z bańką ponosić wody, aby gdzieś mieć trochę tej zieleni w koło. Odkurzacz na 2 stanowiska, też również raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc. W środku są 2 zbiorniki. Wyjąć, oczyścić, opróżnić pieniądze codziennie. Sprawdzić, czy nie jest gdzieś przytkany. Zwinąć ładnie przewód. Opróżnić ten duży kosz raz przynajmniej na tydzień. Z reguły tak jest. No dzisiaj już, teraz nie będę tego robił. Jutro rano postaram się to zrobić. Tutaj mamy zbiornik pilnować, czy gaz mamy napełniony, ponieważ to są elementy, które no, nie można, nie mógłbym dopuścić właśnie do tego, żeby zbrakło na przykład ciepłej wody, bo mówię, zawsze będę to powtarzał. Przyjeżdża klient, ja sam 10 lat jeździłem na myjnie w białej, jeszcze jak się uczyłem i w Wiesznicach, i po prostu chciałbym, żeby jakość była zawsze, wrzucając pieniążek, chciałbym, żeby była ta jakość. Tutaj mamy całą linię kanalizacyjną i tu mamy tą zbiorczą studzienkę, gdzie też się tam gromadzi piach, bo nigdy zawsze gdzieś ta woda jest mętna, idzie i zawsze się zgromadzi tutaj, ale to już czyścimy raz na tam pół roku i separator raz na pół roku, raz, dwa razy w roku czyścimy separator. To już w zależności ile tego jakichś tam delikatnych zanieczyszczeń tam się dostaje. Tak to wygląda. No a teraz działamy na zewnątrz i coś zobaczycie, jak to wygląda stricte pracowo, fizycznie.
ile stanowisk, tyle wybierania. Słuchajcie, mógłbym wybierać często. To by świadczyło o tym, że jest duży ruch. Po prostu. Na jakim odcinku? Będziecie! Wystąpisz jako gwiazda porno! Jestem za! Chodź tu! Chodź tu z kolegą! Nie, pracujemy, wiesz, obsługę codzienną robię. Zbieranie tego szlamu. Znaczy to nie codzienna, to co dwutygodniowa można powiedzieć. Bo w dzień sam wiesz co, zaczną mnie rozjeżdżać. No. Ty byś mnie rozjechał. Nie. Ja nie ty byś mnie widział? No coś ty. Jeszcze bym cię tu wrzucił. A gdzie jedziecie jeszcze? No nie wiem, jeździmy, no gdzie tam się. Gdzie? O, tu byś mnie wrzucił? No, jakoś może byś się zmieścił. No, ja nie wiem. A może gdzieś pod tym. Jutro przyjedźcie jeszcze raz, będzie czyste stanowisko. Dobra. A ma to stabilizację, bo ja mam Parkinsona. Nie, stabilizację ma. Ale słuchaj, lepiej mieć Parkinsona niż amnezję. Bo byś zapomniał wyjść, a tu się to trochę rozleje. Coś w tym jest. No i trochę się zagadałem z chłopakami w sumie, ale fajnie dotrzymali mi towarzystwa, dzięki. W tych pracach. Wy widzieliście już trochę dzisiaj, a jutro dogram wam jakieś ujęcia jeszcze, nie wiem, może coś mi wpadnie do głowy, to trochę wam opowiem jeszcze o tym. Także widzimy się jutro. Od ostatnich nagrywek troszkę minęło. W sumie dwie doby prawie. Wczoraj nic wam nie uwieczniłem, był młyn, teraz też widzicie, przychodzę wieczorem, ale może ktoś to myje. I idę, o, zobaczę jak to wygląda, obsłużę, zabiorę pieniądze. Tak po prostu jest, że trzeba to robić w nocy. Oczywiście ogarnięcie stanowisk i zaraz pieniążki wybieramy i spadamy. Spać. Drodzy widzowie, to nie jest sposobem, żegnam się z wami. Może to film był trochę... Sami ocencie. Ci, którzy zostawili łapę, dzięki wielkie i pozdrawiam. Widzimy się w następnych filmach. Idę do domu. Oczywiście z kaską. Także kolorowych snów.